Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Miałem okazję w ostatnich dniach uczestniczyć w rekolekcjach z ojcem Jamesem Adrianem i Panu też miał zdrowi z takiej bolączki kostki i przez to mogłem za bardzo biegać, wpięcie. Także jestem Panu Bogu wdzięczny za ten dar uzdrowienia. Czy ktoś z nas tutaj, który jest, też był na tej rekolekcji? Podnieś rękę. Dziękuję bardzo. Myślę, że każdy jakiegoś daru, łaski duchowego czy fizycznego w tym czasie doświadczył. My spotykamy się tutaj z Chrystusem Eucharystycznym, rozważając Jego mękę, by szczególnie widzieć nie cierpienie, ale miłość, którą Bóg ma do nas, bo tak Bóg miłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kiedy patrzymy na to, co w Jego życiu się dokonało, szczególnie w tym ostatnim momencie, to widzimy tą miłość, która tryskała z Jego życia czasami przez krew, czasami przez milczenie, czasami przez wielkie cierpienie, ale była to miłość, która potwierdzona została przez konkretne czyny. I tak patrzyliśmy na Eucharystię, gdzie Jezus, spożywając apostołami ostatnią wieczerzę, pokazał im, że często tego, co On czyni, my nie rozumiemy, ale o wiele lepiej i później to nam objawia. Pokazał nam, jak wspaniały dar jest Eucharystia, kiedy On bierze nas w swoje ręce, błogosławi nas, łamie i rozdaje innym. Ostatnio spoglądaliśmy na Jezusa w ogrodzie Getsemani, gdzie modlił się szczerze, mówiąc: Ojcze, Boże, nie ten kielich, ale dalej wypowiadając: jeśli Twoja jest wola inna, niech się tak stanie. Z miłości do Ciebie, Ojcze, z miłości do ludzi, których wybrałeś, będę czynił Twoją wolę. Pan pokazywał nam, by ta modlitwa była skuteczna, nie jest najważniejsza forma zewnętrzna, ale nasze wewnętrzne nastawienie. Pierwsza pokora, drugie wiara, trzecia wytrwałość, czwarte konkretnie by się modlić, piąte by modlić się wspólnie, szóste by samemu być pojednanym z Bogiem i z ludźmi, siódme by być wdzięcznym za to, co otrzymujemy, czy otrzymamy na pewno, ósme by modlić się, łączyć to z postem i wyrzeczeniem, dziewiąte by ofiarowywać w tych konkretnych intencjach cierpienie i dziesiąte by łączyło się to z czynami miłosierdzia, z głoszeniem Słowa Bożego, z opieką na najbardziej potrzebującymi. A taka modlitwa przemija mury, przemija niebo i trafia prosto do serca samego Boga i On zlewa na nas swoje miłosierdzie. Słyszałem kiedyś o takim deselu, w którym by było wszystko pięknie, ładnie, piękny ślub w kościele, poczęstunek w pewnej restauracji. I kiedy tam już goście sobie troszeczkę popili, rozrocili się, potęczyli, zaczęły się pasty. Jedna z jednej rodziny wzrósł stołas, piękny, soczysty, ale zagalopował się w słowach i tak jakoś obraził tę rodzinę. Ktoś z drugiej strony rodziny od razu tam się podniósł i mówi: też złożył toast. Jeszcze bardziej obraził tych drugich. Tam znowu ktoś wstał i już im taką wiązankę puścił, że tamci ruszyli do bójki. I zaczęło się na tym weselu po prostu bójka, bicie. Trzeba było wezwać policję, rozdzielać te rodziny. Oczywiście żona tutaj, męża tam, więcej już nie będziecie mieli ze sobą wspólnego. Nie było tego małżeństwa, nawet nie zaistniało. Zaczęło się od słów, które mogły nieść miłość, ale spowodowały tutaj tragedię. I chcemy dzisiaj szczególnie spojrzeć na mękę Jezusa Chrystusa, właśnie na słowa, które w tym czasie Jezus wypowiada. Kiedy jest sądzony przed Wysoką Radą, przed Piłatą, kiedy jest torturowany przez żołnierzy, co wypowiadają do Niego i co On odpowiada. Wiemy doskonale, że słowa mogą, tak jak tutaj, rozbić małżeństwo.
zniszczyć rodzinę, nawet wywołać wojnę. Ale mogą być też tym, co dodaje otuchy, kiedy człowiek już nic nie widzi, nie widzi sensu i nagle odkrywa, że jest nadzieja, że jest jakieś rozwiązanie, że jest ktoś, komu na nim zależy. I widzimy niestety, że kiedy Jezus został po modlitwie w Getsemani i wyszedł na spotkanie Judasza, to widzimy, że Judasz już w sercu sobie fałszywie założył, że kogo pocałuje, tego mają pojmać. Był fałszywy, ponieważ kiedy przyszedł do Jezusa, powiedział z miłością, szacunkiem, i go całował. Co za perfidia, co za obłuda i fałsz, które niestety wielu z nas może być obecny. Przychodzi jakiś sąsiad, sąsiadka, witam Panią, jak miło Panią widzieć, mocno na to przyszła. Witam, jak pięknie się wyglądasz. Ale się dzisiaj ładnie powiedział, nie mógł wrócę mówić. Wiele razy mąż do żony, żona do męża, dzieci do rodziców, do swoich znajomych. Jesteśmy jak Judasze, którzy w sercu myślą co innego, a co innego całkowicie mówią. Ja tak samo. Jestem takim Judaszem, który jest obłudny, który jest fałszywy, który nie jest tak jak Jezus. Ponieważ Jezus odpowiedział inaczej. On, gdy wstał z odwagą, z modlitwy, powiedział na apostołów: wstań, oto idzie mój zdrajca. On wiedział, kto przyjdzie, ale również, można by powiedzieć, nie był szczery. Co on powiedział? On odpowiedział przyjacielu: po coś przyszedł? Czy to był fałsz? Nie. To była miłość. Miłość i przyjaciół. Jezus nie musiał pytać się innych ludzi, co jest ich serca. On to doskonale wiedział. Ale mimo tego, że wiedział, że go zdradził, że przyszedł go pojmać, daje mu szansę, kocha go. Przyjacielu, po coś przyszedł? I wierzę, że Pan dzisiaj, chcąc uczyć nas, jak mówić, zaprasza nas do tego, że gdybyśmy nawet w swoim sercu mieli fałsz, mieli obłudę, mieli jakąś świadomość tego, że ktoś nas zranił, byśmy się nawrócili z fałszu i byli szczerzy. A jeśli mamy świadomość, że ktoś nas skrzywdził, byśmy mu przebaczyli jak Jezus i wyszli z miłością, to jest trudne. Bardzo trudne. Rozmawiałem kiedyś z żoną pewnego alkoholika, której rozpadło się małżeństwo. Kiedy jej mąż pił, była niechętna w domu. Rozwiedli się, bo krzywdził ją, krzywdził dzieci. Mądra decyzja, ostateczność, ale musiała się ratować. Ale ten mąż później przestał pić. Wszedł do AA, zmienił swoje życie i chciał się pojednać z nią. A ją wszystko rozrywało. Nie potrafiła mu wybaczyć. Nie potrafiła z nim normalnie rozmawiać. Musiał upłynąć jakiś czas, zanim Pan Bóg uzdrowił jej serce i mogła go przebaczyć, wyciągnąć rękę, pojednać się. Choć nie udało się już ponownie stworzyć rodziny. Pan Bóg pokazuje nam dalej Jezusa, który wobec Wysokiej Rady Sanhedrynu i podobnie wobec Piłata, kiedy ją oskarżają, składają fałszywe świadectwa, kiedy wmawiają nie wiadomo co, że chce zbawić świątynię, nie rozumieją w ogóle jego słów, jak dzisiejszej Ewangelii dziennej. To Jezus na te wszystkie fałszywe przysięgi i oskarżenia, czy podobnie jak Piłat, kiedy mu zarzuca różne rzeczy, że mógłby go ratować, przecież tak chcą, Jezus milczy. Czyli po pierwszej postawie, którą widzieliśmy wobec Judasza, której mamy się nauczyć dzisiaj wierzę od Jezusa, tej miłości przyjaciół, tego przebaczenia, tego wyzbycia się fałszu, a staniecie z miłością w prawdzie wobec drugiego człowieka, jest milczenie. Wiele naszych grzechów jest w tym, że nasze słowa się pojawiają wtedy, kiedy nie boimy. Kiedy szatan kusił Ewę w raju, wystarczy, że by nic nie opowiedziała, a nie było grzechu. Wielokrotnie różne osoby nas pytają, a co tam widziałaś? A co tam się zdarzyło? A co się
dyplomatycznie, jak niektórzy, którzy ich pytają, czy jest pan za, czy pan jest przeciw, a odpowiadają, no trzeba by spojrzeć z różnej strony, dlatego coś tam, i nie ma odpowiedzi. Ale można czasami po prostu, jak Jezus, zamilknąć. Kiedyś do pewnego zakonnika przyszła pewna kobieta, która ciągle wróciła się ze swoim mężem. On by tylko przyszedł z pracy, już mówił, że nie posprzątane, już mówił, że obiad nie gotowy, a te dzieci nie zadbane, jak co na obiad całe dzień. I była zawsze awantura. I ten zakonnik polecił jej, gdy od niego odchodzić, poszła do studni. Wzięła w jakimś naczyniu świętej wody, świętego Wincentego. I kiedy mąż przyjdzie, wzięła sobie jedną kropelkę do język i zobaczy, staje się cud. Po tygodniu nie przychodzi. Po dwóch tygodniach przychodzi i mówi do tego zakonnika: ojcze, stał się cud. Cud, prawdziwy cud. Co się stało? No nie kłócimy się z mężem. Niech pan mi powie, jak to się stało. No zrobiłam tak, ojciec mi kazał. Gdy mąż przyszedł, wziąłam tą kropelkę szybko pod język i czekałam, co się stanie. Może jest wyjdzie, naczepiał się. Bez sensu, to zdenerwowany, bo coś z pracy, coś w pracy się wydarzyło. Ale nic innego, nic dziwnego, nic się nie zmieniło. Następnego dnia podobnie, mniej było tych wyzwisk. Następnego jeszcze mniej, jeszcze nie następnego. W końcu mąż zaczął się mi przyglądać, pytać, czemu jestem taka dziwna, coś jestem chora, co mi się stało. A później po paru dniach zaczął mówić: a, ładnie to przygotowałaś. Zaczął mnie chwalić, taka cierpliwa jest, i tak dalej, i tak dalej. A wtedy zakonnik mówi: nie woda sprawiła cud, ale twoje milczenie. Twoje milczenie. Wiem, że w życiu nie jest tak łatwo. Do człowieka czasami nerwy biorą, ale kierunek jest właśnie taki, który pokazuje nam Jezus. Milczenie często ratuje małżeństwa, ratuje relacje, przyjaźń, pracę. Nie może być oczywiście to złe milczenie, kiedy jest to jakieś ciche dni, nadmorsanie, obrażenie się i trwanie w Boże. Ale ma być to milczenie, które dokonał Jezus. Kiedy go fałszywie oskarżali, wypytywali o to, co mają prawo, on milczał. Za to, kiedy go spytali o to, co ważne, to już kolejna trzecia rzecz, po miłości przyjaciół, po milczeniu, to on odpowiedział: czy ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym? Zapytał najwyższy kapłan. A on powiedział: tak, ja nie jestem. Albo gdy Piłat go pytał: czy ty jesteś królem żydowskim? Tak, ja nie jestem. Trzecia rzecz to konkretne świadectwo. Wiele grzechów języka by naszego nie było, gdybyśmy mówili o Jezusie. Gdybyśmy dawali świadectwo o Jezusie. Jesteśmy w domu, jesteśmy w pracy, wróciliśmy po jego lekcjach, w jego lekcjach parafialnych, w lekcjach Jamesem, w szpitalach. O czym tylko w pracy, w szkole będziemy rozmawiać? O czym będziemy rozmawiać z naszą rodziną, telefonicznie, czy przy innych okazjach? Czy będzie to Jezus? Bo jeśli będziemy mieli dać świadectwo, nie będzie grzechu, a będzie zasługa. Będzie piękna okazja do tego, żeby innych pociągnął do Jezusa. Wczoraj po jego lekcjach byłem na kolację z rozmawianą i siostrą, które też przyjechały na te kolekcje z Poznania. Byliśmy na kolacji u parafian. Tam ojciec z tej rodziny mówi, rozmawiał z bratem, który mieszka piętro niżej. Kiedy ten brat, który uczestniczył w tych rekolekcjach, pytał się, co tam jest, co było, na początku z niego się trochę śmiało. Gdzie ty tam jeździsz? Po co ci to było? Ale tak opowiadam konkretnie. Takie sytuacje, takie cuda, to w rodzinie, tutaj ta kobieta mówi, przestała mi boleć palce, została zdrowiona. Widział, do sąsiadów przyszła córka i syn, przeprosił swoich rodziców, bo się z nimi pożarli. Później mąż, żoną się obok, którzy siedzieli niego, pogodzili, przeprosili, całowali, bo mieli ostatnio bardzo trudny czas. I on opowiada o tych konkretach, fakty. I syn, jego brat tak słucha i zamilkł. Ponieważ ten dał świadectwo, nie było grzechu, było apostolstwo. Wy będziecie moimi świadkami, zapraszając do tego Chrystus. I warto pytać
nam zwrócić uwagę, to to, że kiedy nie dajemy świadectwa, często to prowadzi do naszego nieszczęścia. Piotr, który w Jelce jest dalej opisany, kiedy Jezusa sądzono, był przepytywany. Może i ty byłeś z nim? Nie, nie znam tego człowieka. Trzykrotnie się to zapadł. Nieszczęście, rozpacz, gdy zabiał kobiet, świadomość tego, że się zawiodło swojego mistrza. Judasz, który sprzedał Jezusa, również próbował oddać pieniądze. Ale nic to nie dało. Wpadł w rozpacz, popełnił samobójstwo. Często grzeszne słowa, które wypowiedział Piotr czy Judasz, prowadzą do tragedii. Miałem okazję pracować w szpitalu psychiatrycznym w Kościanie i widziałem tam, jak wiele osób, które na szczęście udało się uratować w chorobach samobójczych, właśnie z powodu słów, tak dało się na swoje życie. Z powodu słów, które mąż powiedział do żony, że nie chce już więcej jej znać, chce się z nią rozwieść. Z powodu słów, które usłyszeli z pracy, została zwolniona. Z powodu słów, które może nawet sobie sam człowiek powiedział, jestem do niczego, moje życie jest bez sensu, nie ma po co żyć. Próbowali skończyć z sobą. Złe słowa prowadzą do tragedii. I dlatego też Bóg, pokazując nam swoją mękę, zaprasza nas do tego, byśmy nie szli za takim przykładem. Judasza, który gdzieś zapętlił się w swoim myśleniu, czy Piotra, który wypierał się miłości. Na szczęście w historii Piotra był happy end. On spojrzał na Jezusa. To Jezus po prostu jego rozpaczy wysłał. Gorzko zapłakał. I ostatnia rzecz. To tłumy, które wołały do Piłata, ukrzyżuj go. Piłat był słabym człowiekiem. Nie słuchał słów, które wypowiadał do niego Bóg w jego sumieniu. Nie słuchał słów swojej żony. Został tego człowieka. Nie miał nic z nim wspólnego. Kogo on słuchał? On słuchał tłumy. Widziałem kiedyś taką reklamę. 4 miliony Amerykanów nie mogą się mówić. Wybierz ty. To kłamstwo. Bo nawet 50 milionów Amerykanów mogło się mylić, coś wybierając, coś kupując, coś wierząc. Kiedy Piłat, zamiast spytać Boga, który mówi w 10 przekazaniach, który mówi w nauce, którą daje w sumieniu i w mądrości ludzkiej, która przyszła przez objawienie, to on słuchał tłumów. I jak widzimy, mankamy tutaj demokracji. Oni wołają Barabasza, oni wołają ukrzyżuj go. On nie słucha Boga, a powinien bardziej Boga słuchać niż ludzi. I kiedy my zaczynamy wypowiadać takie same słowa, jak inni, którzy są obok nas, tak samo się mówimy o kimś, tak samo przeklinamy, tak samo narzekamy, to nie tędy droga. To już początek naszej tragedii. Bo nie słuchamy Boga, który mówi o nas w sumieniu i w 10 przekazaniach. Jeden ksiądz opowiada, że gdy studiował w Rzymie, tam był księża z całej Europy, świata i lektorka języka włoskiego mówiła im, że wy tak Polacy narzekacie, to nikt nigdzie nie narzeka. Bo ludzie mieli komunizm i w Rosji, i na Czechach, i w Niemczech, ale jak Polacy przyjadą, to oni się prześcigają tylko w tym, jak jest im źle, jak jest niedobrze, jak są niezadowoleni. I my często podamy taką rutynę narzekania. Albo niepotrzebne te słowa gdzieś, które wypowiadamy tak samo jak inni. Jeden z moich parafian ostatnio dzielił się takim trudnym doświadczeniem, że jak jest w pracy, to ciągle ktoś idzie na kościół. Ciągle ktoś narzeka na księży, ciągle ktoś pluje na jego matkę, czyli kościół. I on wtedy mówi, co nam księża mówić? I on powiada, spróbuj powiedzieć tak. Gdyby ktoś źle mówił o twojej matce, że jest prostytutką, że się łajdaczy, czy pozwoliłbyś na to? No nie, ja, moja matka? To powiedz mi też tak samo. Kościół jest moją mamą. I ja nie pozwalam w mojej obecności tak mówić o Kościele, o księżach. Są grzeszni, jak każdy z nas. No, powinni być mi tak. Ale o mojej matce Kościele nie będę tak mówić. Nie mówcie tak przy mnie. Posłuchaj, zobaczymy, jakie będą tego efekty.
pokazuje nam swoją miłość w nędze, w słowach, w konkretnych czynach. Byśmy umieli ten dar, jaki otrzymaliśmy od Pana Boga, naszymi słowami, nie bluźnić, ale błogosławić. Nie kłamać, ale być świadkami prawdy. Nie być tymi, którzy się będą wstydzić swoich słów. O, zna jedno słowo za dużo. Ale byśmy byli dumni z tego, co powiedzieliśmy, co przekazaliśmy tym, których znamy. Uczmy się od Jezusa. Miłować naszych nieprzyjaciół. Nie być fałszywymi. Stanąć w prawdzie. A nawet tym, którzy nam źle zawinili, okazać miłość. Pójść dalej. Uczmy się od Jezusa milczeć w sytuacjach, w których czasami chciałoby się krzyczeć. Ale po co? Po co grzeszyć? Uczmy się od Jezusa dawać świadectwo, jak On by przyznał się: tak, ja jestem królem żydowskim. Tak, ja jestem katolikiem. Ja wierzę w Boga. Ja wierzę w Jezusa. Ja mam takie zasady i ich nie zostawię. Uczmy się, by te słowa nas nigdy nie przygnębiły, nie załamały jak plaża. Byśmy nie ulegli prądowi tłumów, które coś tam mówią, coś tam krzyczą, ale są dalekie do tego, co Pan Bóg naucza w 10 przykazaniach Ewangelii i gdy mówi nasze sumienia. Prośmy Pana Boga, by nasze słowa były tak, tak, nie, nie, a co ponad to od swego Boga.